Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dr152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Ja się tutaj wolę uzbroić, bo chodzi mi po głowie, że mnie coś zaatakuje. O proszę bardzo, jednak nie, tym razem jestem pozytywnie zaskoczona. Przed nami obelisk Camon. Bardzo nie lubię tego poziomu. Szczerze mówiąc, moje drugie podejście do Tomb Raidera zostawiłam właśnie na tym poziomie i już nie przeszłam tego dalej. Pierwsze w wielkiej piramidzie, do której jeszcze będziemy przechodzić troszeczkę później, za parę odcinków. Ale no, zdecydowanie ten poziom też mnie zabił. Jest tutaj bardzo dużo pułapek i właśnie na nie musimy bardzo uważać. Odblokowaliśmy sobie pierwsze przejście. I przed nami pierwszy przedmiot, który będzie nam potrzebny, czyli oko Horusa. Świetnie, punkt kontrolny, o to chodzi. No i teraz pytanie. Musimy się dostać gdzieś dalej. Tutaj mogę się chyba opuścić, ale niewiele mi to chyba daje. Cóż, no tutaj mamy dźwignię przesuniętą. Jedyne, co nam pozostaje aktualnie, to chyba tylko i wyłącznie wskoczyć do wody. Szczerze nie wiem, bo nie pamiętam. Tu jest jakaś drabina. Więc skorzystajmy z niej i zejdźmy na dół. Bardzo mi się nie podoba spokój, jaki tutaj panuje. O, amunicja, której nie zbiorę niestety. A tutaj już żadnych niespodzianek dla mnie nie ma. Przejdźmy tak profilaktycznie jeszcze na drugą stronę. Tam już było widać chyba pierwsze z pułapek, których bardzo nie lubię. Naszym zadaniem jest odnaleźć cztery przedmioty, które pozwolą nam otworzyć przejście tam na początku Egiptu. To znaczy, jak rozpoczęliśmy poziom w Egipcie pierwszy, to tam mieliśmy cztery miejsca, gdzie można było coś włożyć. I właśnie po to będzie nam potrzebne m.in. to oko Horusa i nie tylko. Tutaj sprawdzę od razu, czy czegoś nie ma. Wydaje mi się, że powinna być jakaś dźwignia. Niestety nie ma nic takiego, a przynajmniej na razie nie ma. No tak, nic nie zrobimy tutaj za bardzo. Mogę wejść tutaj, jak widzicie, tam jest już niezła rozpierducha. Ewentualnie chyba tutaj też mogę wejść, czy mi się tylko wydawało. Ach, tu jest zamknięte. No to za bardzo dużego wyboru nie mamy, bo stamtąd chyba nigdzie skakać się nie dało. Musimy przejść tu. Przed nami nie ma punktu kontrolnego? Jest punkt kontrolny. No dobrze. Tutaj raczej... O! Sprawnie w miarę. Ok, przed nami pierwsze pomieszczenie. Muzyka się przez chwilę zrobiła taka, jakby coś mnie miało atakować, ale chyba to coś jednak się rozmyśliło. Czy coś ciekawego dla mnie tutaj jest? Jest, ale oczywiście tego nawet nie zbiorę. Musimy się powspinać. I to chyba będzie jakaś czasówka, wiecie? Już widzę, że prawdopodobnie tak. Jak najbardziej. Przynajmniej tutaj jest jeszcze w miarę prosto. Jeszcze. To podkreślę. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego ja tego poziomu bardzo nie lubię. To się już chyba będzie chowało. Tak. Tutaj się trzeba w miarę pospieszyć. A tutaj? Ja tutaj doskoczę gdziekolwiek? Wydaje się, jakbym musiała, ale nie widzę tego. No. Już myślałam, że nie będziemy się łapać. Tam też mogę się dostać i tam też się mogę dostać. I tu na górę też się mogę dostać, co ciekawe. Tam coś jest. Dźwignia. No, tylko ja nie wiem, czy ja tam doskoczę. Najwyżej się zabiję i będę musiała... Dobra, doskoczę.
Wiecie, ja już mam najbardziej czarne myśli po prostu na tym poziomie, bo czasami tak bywa. I moje pytanie jest takie, czy ten drążek jest czasowy? Powiedzcie mi, że nie. Ten akurat chyba nie jest czasowy, to jest jedna z tych takich jeszcze przyjemniejszych rzeczy. Teraz przydałoby się dostać tutaj. I tutaj się już zaczyna moment, w którym trzeba na siebie uważać. No, a ty się łapiesz? Czy mnie denerwujesz, koleżanko? A ja mam się tak dostać? Naprawdę? A, dobra. No i pięknie, punkt kontrolny. Tutaj akurat jesteśmy jeszcze na w miarę poziomie, gdzie nie dostaję ataku serca. Dobra, dziękuję w sumie, że spadłaś za mnie, bo bym się, znając życie, zestresowała. Teraz chyba tutaj musimy przejść. Dokładnie. Tutaj niby do tyłu, ale tutaj do tyłu mi jest niepotrzebne. Tu mogę... Co? A, dobra. Ej, moment, co? Nie no, okej jest, musimy teraz iść tutaj. Słyszeliście ten dziwny dźwięk? No i już powinnam się odbić bardziej. To znaczy skrócić linkę. Okej, jesteśmy tu. Dobra, zaczynają się pierwsze schody. Chociaż to był akurat po prostu mój błąd. Dobra, dzięki, że to zrobiłaś za mnie. Tam musimy troszeczkę wyżej lecieć, to znaczy muszę brać pod uwagę, że no potrzebujemy trochę inaczej funkcjonować. Dobra, ale plan był całkiem cały. Przepraszam, co? Dlaczego? Dobra, to było dziwne. Wy się przyzwyczajcie do tego, że jeżeli są jakieś cięcia, to tylko i wyłącznie dlatego, że lamię zbyt długo na jakimś poziomie. I to jest praktycznie jedyny powód, dla których te cięcia występują. I wam się może wydawać, że ja to robię na przykład jeden raz, ale ja wam po prostu wycinam wszystkie moje fejle i widzicie te przejście, które jest w całości albo prawie... Co ty robisz? Albo prawie w całości dobrze zrobione. Więc miejcie to, proszę was, na uwadze. I teraz pytanie, czy ja potrzebuję wejść po prostu troszeczkę wyżej? Chyba tak. Nie, moment. Potrzebujemy trochę niżej zejść. Nie no, gdzie no? Ewentualnie się wypośrodkować, bo... Potrzebujemy bardzo... Dobrze... Przecież ja nie doskoczę. O, wow, udało się. I teraz przepraszam, gdzie? Dobra, tutaj. Tu jest rzutka. Znaczy się, no, musimy tu. Myślałam, że tutaj będzie moment, w którym potrzebuję skakać do góry. Natomiast takowego wydaje się, że nie ma. No, jest. Ale możemy przejść tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy, więc zróbmy to. Okej, obeszło się. A przepraszam, punkt kontrolny to nie łaska, a tutaj jest drążek, który jest schowany. Dlaczego? Nie wiem, ale czekam na punkt... Dziękuję. Teraz mogę żyć. No, czułam.
Czułam. Super. Wiecie, jak nie ma za dużo faili, to wam tego po prostu nie wycinam, bo czasami nie warto, najzwyczajniej w świecie. To jest taki shit. Serio nie zbiorę tych naboi? Dobra, już czaję. Już czaję, co mam tutaj do zrobienia. I to będzie trudne, od razu wam powiem. No, czasami po prostu trzeba zaspamić spację. Super. Jakaś kolejna mumia? Gdzieś coś? Nie. Nie, tylko jest gorzej. Wow, ej, ja to przeżyłam. A tego już nie zdążyłam. Nie. Przynajmniej tu jest punkt kontrolny jakiś w miarę. Serio, nie zdążyłaś. Laska. Może ja za dużo aż spamię tej spacji? No, teraz to wiedziałam, że nie zdążysz. Kurde, a tak dobrze poszło za pierwszym razem, nie? Znaczy się... Dobra, za drugim. Tutaj mnie boli, że przy tych drzwiach nie ma... No, dlaczego nie skoczyłaś, koleżanko, no? Tak się nie będziemy bawić. Jezu, naciskałam spację, no i co mam zrobić? No, dziękuję ci bardzo. Wreszcie. Tu powinien być punkt kontrolny. Dlaczego go nie ma? No, już widziałam, jak mnie to przygniata. Dobra. Mamy dwie drogi. Tam jest zamknięte, więc podejrzewam, że tam raczej nie idę. Tam jest dźwignia, a tam jest otwarte. A tam na dół nie chcemy spadać. Więc podejrzewam, że idziemy tędy. I mamy dźwignię. No dobrze. O, i teraz tutaj się otworzyło. A jak się mam tam dostać? Ktoś mi powie? O, oby się otworzyły dobrze. Tam się dostanę, a tam? Nie wiem, chyba nie chcę tego wiedzieć. Teraz się okaże. Dobra, tutaj musimy się pospieszyć trochę. Szczerze, tu się opłaca od razu lepiej tak zrobić. No nie. To jest właśnie ten moment, którego bardzo nie lubię. Chociaż tutaj chyba jesteśmy w stanie na kucaku przejść. Chyba. Chyba? Tak, tutaj na szczęście tak, ale tam dalej się robi problem. Teraz chyba za późno skoczyłam. Dobra, udało mi się. Jeszcze w miarę. Tu? Jakiś przeciwnik dla mnie? Coś w tym stylu? Nie. To już mi się nie podoba. A jednak... No jasne. No i widzicie, ja w ogóle ze strzelby nie korzystam, a mogłabym. A to są jakieś dźwignie, ja nie wiem, czy ja coś mogę? Okej, zrobimy sobie schody. Powiedzcie mi tylko, błagam, że to nie jest czasowe. Nie no, za dużo rzeczy się pootwierało, żeby to była jakaś czasówka. Tu niczego nie mam. A tutaj? Tu jest apteczka.
sumie moglibyśmy skorzystać z tej małej. I tak, tutaj jest dźwignia przesunięta. A dlaczego? Nie wiem, ale mogę wejść na górę. O, kolejna apteczka. Tak coś czułam, że będzie tutaj coś leżało. A to? Ej, kolejna apteczka? Nie przesadzacie przypadkiem troszeczkę? Twórcy? Dobra, na górę mogę wejść. Tutaj też mogę wejść. Ale gdzie mnie to zaprowadzi, co? To mi się już bardzo nie pod... Już wiem, już pamiętam, w którym miejscu się wywaliłam ostatnio. I to był właśnie... To było właśnie to miejsce. Tam mogę wejść. I to nie bez powodu. No ale tam... Nie, nie kumam czaczy. Miałam powiedzieć, że kumam czaczy, ale w sumie to nie kumam czaczy. Tu nie będzie bezpiecznie. Tutaj trzeba wyczekać na dobry moment, jak się te ostrza chowają. Także poczekajmy, aż wyjdą sobie. Dobra, i tu jesteśmy na w miarę okej pozycji. No i tu miała się chyba... Oj. I tu się chyba trzeba było odbić do tyłu. Mogę to zebrać? Nie mogę. Te apteczki pewnie się nie pozbierały. Nie. Trzeba było najpierw to zebrać, a potem użyć dźwigni. A takie pytanie, bo ja tutaj też mogę iść. I co mi daje powrót? A, kompletnie... Hej, co? Mogę iść w dwa miejsca. Mogę iść do góry. Mogę iść tam. Dobra, jak już mi się tam zrobił punkt kontrolny, to skorzystam i pójdę, nie? Aj. Dobra, trzeba było troszeczkę poczekać. No. No, dobra, udało się. O! Tutaj jestem. Ale co mi to... Ale co? Ale po co? W jakim celu? Nie wiem. W takim celu, że chyba się dostanę... Tak. Dobrze, ale tam coś było, nie? Chyba, że tam jest po prostu przejście do kolejnego miejsca. Hej, ale tam jest drabina. A, bo ja tam byłam, dobra. I to mnie gdzie zaprowadzi? O mój Boże! Dobra, ja się jeszcze chwilę zastanowię, zanim tam pójdę. Dobra, tu jeszcze mamy jeden punkt i chyba tam po drugiej stronie został. Tam i chyba... Moment. Aż bym się cofła na chwilę. Tak, tu jest punkt. Tutaj. I tam. Dobra, czyli tutaj potrzebujemy się tego pozbyć. Dobra, wiemy, że tych przejść jest trochę od groma i ciut. Chodźmy najpierw w takim razie tutaj. Chociaż nie powiem, stresuje mnie to. Tutaj trzeba będzie troszeczkę wyczuć moment, bo te kolce jak widać...
Dobra. Tutaj poczekamy, aż to się schowa. No, za późno. Kurde, no. Jeszcze niestety jej się źle skoczyło i tak, tak, i w ogóle. I oczywiście moje apteczki są niepozbierane. Nie. Dobra, chuj. Dobra, jeszcze raz. To będzie jeden z dłuższych poziomów, to wam od razu mogę zagwarantować. Kurde, ne. Dobra, poczekamy, aż te ostrza sobie pójdą. Ja zaczekam chwilę, nie? No, już widziałam to, jak mnie to zgniata. Punkt kontrolny. Kolejny. Tutaj nie opłaca mi się schodzić. Tam jest mumia na dole. Tylko po co? Tu nie. Do tyłu. A, no to... Co? Ale... Tu mogę przejść? Mogę. Dobra, tutaj chyba trzeba będzie iść za tym. Co to miało być? Czemu? Aha. Ej, co? Nie. Dlaczego? Aha, bo tu można zejść jeszcze. Dobra. To zróbmy to, co trzeba. Dobra, i tutaj od razu zareagujemy. I teraz tu. O mój Boże, tylko nie spadaj. Tutaj wychodzi, że trzeba zejść na dół. A, bo tam jest linka, dobra. Cześć. A, ciebie będzie trudno tak trafić. Nie wiem, czy dobrze robię schodząc w dół, ale chyba trzeba będzie tak zrobić, jeżeli chodzi o tą wspinaczkę i dostać się później tam. Tam są aż trzy mumie. Witam. To proszę, zajmijcie się sobą. Ja poczekam. Wiecie co? Mogę na strzelbę? Chyba działa. Mogę przycelować ze strzelby? Mogę. I tak mam trochę amunicji za dużo, więc żryj to. Super. A tu jeszcze nie było jednej mumii? Ha, chyba była. To może tak, zmienimy sobie na te pistolety. No jesteś, no przecież. Przestraszyłam się oczywiście. O, chybiłam. Dobra. Z tobą coś mogę zrobić? Nie podoba mi się, że jesteś otwarty. Otwarty grobowiec to nigdy nic dobrego, wiecie o tym, nie?
Chyba każdy z nas o tym wie. Dobra, zeszłam na dół. I teraz pytanie, po jaki grom? Ano po taki, że trzeba się wspinać chyba tędy. No tu jest aż punkt kontrolny, więc podejrzewam, że chyba tak. O, to jest kolejna niespodzianka. I już tutaj nie jest tak prosto, bo tutaj już trzeba uważać. Ale może ja się tak nie będę, wiecie, spieszyć. Tam się można dostać. Czy wy też uważacie, że tutaj jest za dużo miejsc, do których można pójść? Ej, ale to mnie nigdzie nie zaprowadzi przecież. Znaczy, dobra, co mi szkodzi? Spróbujemy za chwilę. Tylko dokąd mam je to... A, bo tam można do góry przejść. Dobra. Tylko po co? Tak, tak, wiem, po co mi to się nogi. Kurde! Chyba tak nie miało być. Tu jest tyle przejść, że ja nie wiem, gdzie ja mam iść i nie wiem, po co ja w ogóle tam idę. Tam by się wydawało, że mogłabym skoczyć, ale ona mi tam w ogóle nie chciała skoczyć. Tak jakby było za nisko, a przecież tam da się wejść, bo to widać. Dobra, tu się można jeszcze trochę pomordować. I tutaj trzeba by było zrobić coś w takim stylu. Weź się rusz, dobra. Uff. O, jasne. Po jaki grom mi to? Kurde, no laska, jak ty tak będziesz skakać, to w ogóle nic z tego nie wyjdzie, nie? Kurwa, jeszcze nie ma punktu kontrolnego. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę jej. Dobra, przejdźmy jeszcze raz tutaj, bo... Aż mi się to nie podoba, że ja z tamtej półki nie jestem w stanie skoczyć na tamtą półkę. To jest po prostu niemożliwe. Dobra, poczekam. Przecież to jest nienormalna rzecz. Dostałam się tu. I dostałam się tutaj. I tutaj też. I co, i nagle nie jestem w stanie dostać się dalej? Na tamtą półkę? Dlaczego niby nie? No nie, ona nie jest w stanie tam wskoczyć w ogóle. Dobra, no to nie będę się łudzić, no, no chuj. A, brawo ja. Potnie mnie to całe zaraz. Namielone kotlety. Weź się lecz tym. Tutaj jest największe cudo. Poczekajmy, aż te kolce się schowają. Dobra, i tutaj trzeba poczekać teraz. Wiecie co, najlepiej chyba jest zrobić tak. Wchodź, dziękuję. O! Super. O! Teraz mogę się do kolejnego punktu dostać. Nie. Nie, nie mów mi, że ja muszę wracać ręcznie. Dlaczego to się nie otwiera? Ja pierdolę, nie. Kto tę grę wymyślał? Jeszcze tutaj teraz od tyłu mam to robić. Jak ja mam stąd wrócić? Czy tą grę pogięło? Jak ja mam wrócić?
A, za wcześnie. Dobra. Przekręcona, tak. No, muszę niestety wrócić jakoś. No, wiedziałam, że dostanę. Czekałam tylko na to, kiedy. Dobra, zdążyłam. I tutaj powtórzymy sobie to. Dobra. Jasne. Dobra. Dziękuję, gro. No i co dalej? Muszę jakoś wrócić na górę. No i jak? Ja mam wrócić teraz na górę. Wiecie co? Profilaktycznie zeszłabym na dół. I się rozejrzała. No tędy nie ma mowy, że wrócę. Chociaż... Moment. O, tam jest skarb. Nie obchodzi mnie to. Ty, a może ja normalnie tędy wrócę, a ja niepotrzebnie się tamtędy morduję? No jasne. Ale to po co jest tam to przejście w takim razie? Jak tam nic nie ma. To po co tam iść? No, już mi się przypomniało wszystko. Dobra, poczekam. Nie, no to było bezpiecznie chyba. Co? Co to było? Miałaś wejść do góry, nie na dół. Dobra, to jeszcze raz. Za późno, trochę skoczyłam. Dobra, niech już będzie i tak. O Boże. Lara, ja ci przepraszam. Co ja ci robię, nie? Dobra, zaczekam. Dobra, tu przejdziemy pod spodem. Ja się tylko zastanawiam, czy ja aktualnie nie robię błędu, nie? Bo ja w teorii powinnam... Nie, no nie robię błędu. Jestem w stanie się dostać tędy też. Amunicja do strzelby? No tym razem zabiorę. No i tutaj mamy trzeci już symbol. Przed nami... Skarabeusz Ozyrysa. No i co? I zostało nam ostatnie przejście. I wychodzi, że to chyba tam. Chyba. A jak nie, no to nie wiem gdzie. A. No tak, nie byłam tutaj na 100%. Przyjrzyjmy się, jak te ostrza chodzą. Dosyć szybko się chowają. Teraz powinnam skakać. Tutaj musimy poczekać chwilę. Dobra. No i co? I mamy ostatnie pomieszczenie. W którym już byłam. Ale ostatecznie nie weszłam na górę. Czyli musimy się teraz powspinać po prostu. To jest ostatnie miejsce, które nam zostało. No to wychodzi przynajmniej. Chyba zrobiłam to troszeczkę niechronologicznie.
No tam się muszę dostać na samą górę. O, kolejna amunicja. Kolejna apteczka. Ale tak trochę na samą górę, to trochę nie rozumiem z jednej strony po co. Przecież byłam też już tutaj w tej okolicy. Nie wiem, najwyżej się będę kręciła po prostu w kółko. Poczekamy na ostrze. Tędy nie doskoczę. Oj, 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 to było głupie. Czemu nie doskoczyła? To moje pytanie takie. Chyba troszeczkę za... Troszeczkę źle się chyba odbiliśmy. Dobra, tylko ja trochę nie czaję, po jaki grom ja mam to robić w ogóle, nie? W ogóle dziwne, że nie da się wejść wyżej od razu. A, bo może ja muszę się... Nie, po co? Tak, o kur... Nie, tam się muszę dostać. Ale ona nie doskakuje. Mam za krótką chyba linkę. Ale kurde, boję się w czasie tego obniżać, bo... No wiadomo, no, to ostrze jest, tak? No ale chyba nie mam wyboru. Aha, chyba że może by się obniżyć. Nie? Nie obniżysz się. No to nie. Jestem na dole. A może ja nie powinnam tutaj być? Ale gdzie indziej? Tam nie. Musimy wrócić jakoś na górę. No jak wrócić na górę? No, tędy nie wrócę na górę. No właśnie, tędy nie ma opcji, że wrócę. Czyli musimy wrócić inną drogą, czyli na przykład tędy. No, tu jeszcze jest apteczka zresztą. Ale i tak jej nie będę zbierać raczej, bo to nie będzie chyba moje pierwsze podejście do tego. Nie rozumiem troszeczkę tego, co mam zrobić, bo gra, mam wrażenie, trochę mało taktownie nam to tłumaczy. Jest tutaj sporo takich przejść, gdzie po prostu, no, mi się wydaje, że ona na przykład doskoczy, a ona nie doskakuje, na przykład tutaj. I nie rozumiem dlaczego. No i tutaj trzeba by było sobie doskoczyć tam do tyłu, ale ona nie chce doskoczyć do tyłu. No, teraz to już moja zguba. Nie no, maksymalnie jestem 3 razy w stanie tak zrobić, nie? To będzie długi odcinek, przygotujcie się na 1,5 godziny. To jest naprawdę jeden z gorszych etapów, nie wiem co mam zrobić. Jestem na etapie... Wchodzę wyżej. O jeden pułap, a potem nie wiem co robić. A, teraz to w ogóle nie doskoczyłaś, bo chyba za wcześnie zaczęłam skakać. Okej. Poczekam sobie. Mhm.
A może tutaj też powinnam znaleźć taki moment, w którym ona się wychyla najbardziej, nie? Nie. Jestem trochę za nisko. I teraz, moi drodzy, mam totalny mindfuck, bo wychodzi na to, że w ogóle powinnam się dostać tam, gdzie byliśmy wcześniej, a teraz już się totalnie zgubiłam w tym miejscu i będzie problem z tym, żeby się dostać gdziekolwiek. Tutaj nie ma opcji, niestety. Tam się trzeba jakoś dostać też wyżej, żeby stąd wyjść. Możemy spróbować wyjść oczywiście dołem, czyli tak jak żeśmy tutaj szli. Znowu przez te wszystkie pułapki, które no mijaliśmy niestety. No dawaj. O, nie w ten sposób miałaś zejść, no ale niech ci będzie. Bo jeżeli chodzi o przedmioty, to ja mam aktualnie Izydę, Ozyrysa i Oko Horusa. I teraz przydałoby się sprawdzić jeszcze jeden przedmiot i to, jak do niego dojść. Nie wiem, musimy jakoś pokombinować i wszystko się opiera na tym, że trzeba po prostu stąd wyjść. A ja bardzo chciałabym stąd wyjść, ale chyba nie umiem. O, zdążyłam jeszcze. Niemożliwe. Przyjrzyjmy się. Tam musimy się dostać na drugą stronę. I już chyba czaję, w czym był mój błąd. To znaczy, naszym celem nie jest to, żeby się odbić do tyłu. Poczekam sobie. Naszym celem nie jest to, aby się odbić do tyłu. Kurde, teraz już chyba nie zdążę. A może jednak. Naszym celem jest to, aby wrócić tutaj wyżej. I tam sobie przejść. I żeby to zrobić, potrzebujemy... Zdążę? Nie zdążę, kurdele, no. Ale dobra, już czułam, że po dwóch razach jestem w stanie to zrobić. Teraz to była tylko wyłącznie moja głupota. I tak tam po drodze nie ma punktu kontrolnego. Tak więc jak się zabiję, to i tak będę musiała się wracać. Przyzwyczaiłam się już do chodzenia tędy. Ale już niewiele nas dzieli od wygranej tak naprawdę. Teraz tylko byle nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. No właśnie, na przykład takiego. Musimy się dostać na górę, na schody z powrotem. I to powinno nam pomóc. Poczekam tutaj, dobra? Tak dla pewności... No i o to chodziło. Tutaj jest tylko taki szkopuł, że musimy chyba tego spróbować z wyższej odległości. I tutaj nic nam się nie stanie. Wow. Zdążę. Zdążyłam, chociaż mnie to ciachło w plecy. Uff, tu jest punkt kontrolny. I teraz chyba trzeba... O tak, dokładnie. Czemu nie złapałaś się tego, koleżanko? Dobra, to może zrobimy tak. I tutaj musimy teraz pokombinować trochę. No, już widziałam, jak się nie łapiemy, nie? Jest troszeczkę tego chodzenia. Ale prawdopodobnie dzięki temu jesteśmy teraz już na miejscu. Przepraszam, jakaś mumia, coś? Nie? Troszeczkę dziwnie. Czekam.
Czekam i nic nie otrzymuję. Super, udało nam się otworzyć ostatnie przejście. Niemożliwe. Mumianie. I teraz co? Teraz wypadałoby jakoś zejść na dół. Chociaż myślę, że w tym wypadku najlepiej będzie po prostu wpaść do wody. A później wejść sobie po drabince na dole. Najwyżej się zabijemy. No i właśnie, tu była drabinka. I teraz mogę się dostać tutaj. I teraz powinnam móc sobie doskoczyć na przykład tu. I mamy ostatni przedmiot. Trochę czasu mi to zajęło. I teraz nam się otworzy krata na dole, pod wodą. Dokładniej tutaj. I teraz możemy stąd wypłynąć. I teraz tylko tak, żeby się nie utopić. No. Super. Chciałam amunicję najpierw, ale okej. O, jak widzicie, jesteśmy już w znanej lokacji. Teraz tylko wypada się stąd wydostać. Nie wiem, czy jeszcze jakichś wrogów nie będziemy mieli po drodze. Chyba nie. A jeżeli tak, to sobie z nimi poradzimy. Przepraszam, wróg? Czy coś w tym stylu? Co? Centaur? Tego się nie spodziewałam. Dobra, to co? Możemy sobie umieścić tutaj rzeczy. To nie? No to nie. To to. Najpierw. Dalej. To. To. I ostatni przedmiot. Pięknie, mamy otwarte wrota. I dzięki temu udało nam się ukończyć obelisk Camon. Troszeczkę dużo czasu mi to zajęło, ale prawda jest taka, że i tak mimo wszystko poszło sprawnie i jednak mimo wszystko poszłam dalej niż wcześniej, bo tak jak mówię wcześniej, no zatrzymałam się tutaj gdzieś w połowie tego poziomu na tych pułapkach z tymi ostrzami. Po prostu miałam dosyć, już do gry nie wróciłam. Także myślę, że i tak jesteśmy na wygranej pozycji. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. A w kolejnym wejdziemy przez te wrota, które aktualnie mamy przedstawione. Trzymajcie się i cześć!